Masz świadomość. Postwzrost rozumiem jako splatanie rozproszonych wątków w nową opowieść, która pozwoli zakwestionować status quo wyznaczone przez dogmaty wzrostu, produktywności czy efektywności. Jakub Rok. Trudno spowodować, by człowiek coś zrozumiał, jeżeli jego pensja zależy od tego, żeby tego nie rozumiał. Newton Sinclair: Politycy lewicy i prawicy mogą się spierać o podział owoców wzrostu, ale są jednomyślni co do samej zasady dążenia do niego. W tej kwestii nic ich nie różni. Ideologia wzrostu, właściwie nawet wzrościzmu, jak moglibyśmy nazwać to zjawisko, okazuje się ideologią hegemoniczną. Jedną z najsilniej dominujących w nowożytnej historii. Nikomu nie przychodzi do głowy, aby ją zakwestionować. Jenson Hickel mniej znaczy lepiej. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan dr Jakub Rok z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Euroreg Uniwersytetu Warszawskiego, członek DEWZROST Polska i inicjatywy Dzikie Karpaty. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, dlaczego wzrost gospodarczy to pułapka postępu dla naszej cywilizacji? E, tak, to może mm, to wymaga to spojrzenia na historię, e, samego, samej koncepcji wzrostu gospodarczego, ale też trochę historii postępu, bo to nie było tak oczywiste, że, że zawsze postęp wydawał się jakimś nadrzędnym celem organizującym nasze myślenie o przyszłości. To dopiero często, jak myślimy o, o tym, kiedy nastąpiła ta radykalna zmiana, to, to myślimy o rewolucji przemysłowej. Czyli można odmówić o przełomie XVIII-XIX wieku, zachodnia Europa, Anglia, Francja, Niemcy. Natomiast warto zdawać sobie sprawę z tego, że na przykład samo wykorzystanie węgla było obecne już wcześniej, więc tutaj potrzebne było coś więcej niż tylko sama technologia i same surowce potrzebna była też zmiana w myśleniu. I ta zmiana w myśleniu to jest w dużej mierze taka rewolucja naukowa, gdzieś z czasów oświecenia to tutaj nie chcę bardzo się zagłębiać w te filozoficzne wątki, natomiast to, co jest ważne, to to, że. Sposób wykorzystania technologii zaczyna się od pewnej zmiany myślenia. A ta zmiana myślenia mówi o tym, że rolą człowieka, czy też misją człowieka jest w pewnym sensie podporządkowanie, czy e, podporządkowanie planety, podporządkowanie natury, zaprzęgnięcie jej w naszym interesie, w interesie naszej jakości życia itd. E, więc to jest ta głęboka historia, natomiast sam wzrost gospodarczy stał się użytecznym wskaźnikiem, obliczonym Około 100 lat temu na potrzeby Stanów Zjednoczonych i, i polityki Stanów Zjednoczonych przez ekonomistę Simona Kuznieca. No i początkowo miał to być wskaźnik, który pozwalał ocenić, czy jesteśmy, na którym etapie cyklu recesji czy prosperity jesteśmy. tak, To znaczy, sprawdzamy naszą e, tą miarę produktu krajowego brutto, czyli w uproszczeniu. Wartość wszystkich sprzedanych towarów i usług w gospodarce. No i jeśli z roku na rok ta wartość nam rośnie, czyli mamy wzrost gospodarczy, no to znaczy, że jesteśmy w etapie prosperity. Jeśli ta wartość nam spada, to znaczy, że jesteśmy w etapie recesji. No i to były też czasy polityki Keynesowskiej, czyli tej, która mówiła o tym, że państwo powinno interweniować, chociażby po to, żeby tym cyklom się przeciwstawić. Więc jeśli jesteśmy w etapie recesji, to wtedy państwo angażuje się bardziej. Aktywnie w to, żeby się tej recesji przeciwstawić, poprzez na przykład program inwestycyjny. Natomiast tyle założenia, a praktyka poszła nieco innym torem. To znaczy, ten wskaźnik wzrostu gospodarczego, mimo tego, że sam jego autor Simon Kuzniec mówił o tym, że on nie powinien być wykorzystywany jako miara ogólna rozwoju, dobrobytu społecznego, właśnie taką miarą się stał. I tutaj można wymienić kilka takich etapów, czyli po tej konferencji w Bretton Woods na, w latach 40 ta metodologia liczenia PKB się jakby została ostatecznie ustalona. Ona rozprzestrzeniła się na, na inne państwa poza USA. Natomiast później lata kluczowy jest ten okres lat 50-tych, 60-tych, 70 To co Francuzi nazywają tą takim złotym trzydziestoleciem, bo to dla całego zachodniego świata E, czy, czy dzisiaj powiedzielibyśmy dla całej globalnej północy, był ten moment takich trzech dekad ciągłego, szybkiego wzrostu gospodarczego, który utrwalił w ludziach, często jakby w politykach, w myślicielach, ekonomistach takie przekonanie, że wzrost gospodarczy jest pewnym naturalnym elementem naszej rzeczywistości i jest także... Tym silnikiem rozwiązującym nasze problemy. Czyli jeśli naszym problemem jest bezrobocie, potrzebujemy więcej wzrostu gospodarczego, żeby stworzyć więcej miejsc pracy i uspokoić nastroje społeczne. Jeśli naszym problemem są nierówności społeczne, no to zwiększmy ciasto, które mamy do podziału, i w ten sposób ci, którzy dostają najmniej, dostaną trochę więcej. E, I tak dalej, i tak dalej. Więc ten, ten okres powojenny to jest ten okres utrwalenia się wzrostu gospodarczego jako pewnego dogmatu, Niepodważalnego dogmatu, tak? To znaczy, że to jest ścieżka, którą będziemy podążać i ona nas zaprowadzi ku lepszej przyszłości. I wydaje mi się, że ostatnie, ostatnia dekada, może dwie dekady, jest ciekawym, chociaż może też trudnym momentem rozbijania tego dogmatu przez kolejne kryzysy. I tutaj możemy powiedzieć o kryzysie finansowym 2008 roku, możemy powiedzieć o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, który trudno dłużej ignorować. I, I to są kolejne takie e, jakby mocne uderzenia w, w trwałość tego dogmatu. E, no a czemu pułapka postępu, tak? Czyli już e, odpowiadając stricte na pytanie, no dlatego, że w sytuacji, kiedy mierzymy się z tymi wyzwaniami, z tymi kryzysami, ja wymieniłem tylko dwa, ale mamy ich więcej. Mamy kryzys reprezentacji, to tak? znaczy, czy nasza polityka wciąż działa, mamy kryzys nierówności społecznych, czy Jeff Bezos powinien być milion razy bogatszy niż przeciętny mieszkaniec Ziemi zmyśliłem tę liczbę, ale pewnie nie jest daleka od prawdy, to czy sposobem radzenia sobie z tymi kryzysami jest więcej wzrostu gospodarczego? Bo taka jest odpowiedź systemowa, tak? To znaczy dotychczas napotykaliśmy problemy i sposobem wyjścia z tych problemów było więcej wzrostu. Natomiast jesteśmy teraz w tym etapie, gdzie uświadamiamy sobie, przynajmniej w tym świecie poza polityką, że więcej wzrostu gospodarczego... To jest tak naprawdę dorzucanie do tego pieca, tak? To znaczy więcej wzrostu gospodarczego, to będzie większa problem z nierównościami, to będzie dalej posunięty kryzys klimatyczny i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj widzimy, że ci, którzy proponują more of the same, więcej tego samego, są tak naprawdę no, prorokami jakiejś, nie chcę używać za dużych słów, no więc prorokami naprawdę ciemnej przyszłości. I to też ciekawie widać, to wydaje mi się w popkulturze, że jeśli porównamy, jak wyglądały wizje przyszłości, w, na przykład w filmach, w kreskówkach, no to ja, ja się wychowywałem na przykład na Jetsonsach, tak? czyli kreskówka, która pokazywała, że ten świat przyszłości to będzie super technologia, która sprawi, że wszystko jest wygodniejsze, samochody będą unosiły się w przestworzach, będziemy latać między naszymi mieszkaniami wyposażonymi w mnóstwo gadżetów. Natomiast współcześnie filmy pokazujące nam przyszłość to są raczej filmy pokazujące katastrofy różnego rodzaju. A to zaleje nas wielka fala, a to uderzy w nas kometa, a to jakieś jeszcze inne e, czynniki sprawią, że będziemy żyć w świecie postapokaliptycznym. Więc wydaje mi się, że ta świadomość tego, że wzro dalszy wzrost gospodarczy prowadzi nas ku katastrofie jest coraz bardziej powszechna, chociaż może nie aż tak wiele osób nazwałoby wzrost gospodarczy jako ten główny czynnik, mówiłoby po prostu bardziej o More of the same, tak? czyli że więcej tego samego, prosta kontynuacja naszych dotychczasowych działań zaprowadziła nas już na skraj przepaści, a kolejne kroki mogą nas po prostu do tej przepaści wpędzić. To rodzi mi się takie pytanie: kto korzysta, kto traci na takiej sytuacji, kiedy ten dogmat się utrzymuje? No tak, to jest. Pewnie trochę to zależy od tego, z jakiej perspektywy będziemy patrzeć, czy w pols polskiej, czy, czy takiej bardziej globalnej, makroekonomicznej. Natomiast no myślę, że, że to, co było też ciekawe w kontekście tego kryzysu finansowego, no to jedno z haseł, które wówczas tak mocno wybrzmiało, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, no to, to że we are 99%. My jesteśmy 99%. I przeciwstawienie tego temu jednemu procentowi, tych najbogatszych, najbardziej wpływowych. I, I rzeczywiście jeśli spojrzymy na te statystyki dla Stanów Zjednoczonych, to ten wzrost gospodarczy, który miał właśnie podnosić wszystkie łodzie, tak, bo to jest ta metafora, że przypływ podniesie wszystkie łodzie, czy to jest ta metafora, będziemy mieli większe ciasto do podziału, więc każdy dostanie większy kawałek. No to okazuje się, że 1% najbogatszych dostaje 20% wartości PKB. Więc widzimy, że ta nierówność jest bardzo daleko posunięta i ten odsetek cały czas na przestrzeni ostatnich kilku dekad rośnie. To też nie jest dziwne, że, że to się zaczęło właśnie w tym okresie lat 70. i 80., wraz z tą rewolucją neoliberalną. Więc niewątpliwie utrzymanie wzrostu gospodarczego jest w interesie ekonomicznym najbogatszych. Natomiast wydaje się, że utrzymanie dogmatu wzrostu gospodarczego jest w interesie zwolenników status quo, dlatego że, że po prostu, czyli że, że jest to trochę szersza, szersze grono. Tak? To znaczy, że ten dogmat wzrostu gospodarczego, on podtrzymywał pewien porządek, był jakby gwarantem spokoju społecznego, i wydaje mi się, że wciąż jest wielu e, zwolenników utrzymania status quo, którzy mówią, że to jest taki rodzaj dogmatu, którego nie możemy porzucić. To jest ta optymistyczna narracja, która mówi nam o tym, że Możemy się zmierzyć ze wszelkimi przeciwnościami, że poradzimy sobie z nimi i że to właśnie ta sfera gospodarcza, ta sfera jakby wymyślimy nowe technologie, rynek je upowszechni, ci geniusze, którzy je wymyślili, zarobią, a my wszyscy jako ludzkość skorzystamy. Więc to jest ten rodzaj takiego powiedzmy nastawienia, czy, czy takiego rodzaju myślenia, który powiela. Ten, ten dogmat wzrostu i, i który go umacnia. Więc tak, no powiedziałbym o tych dwóch grupach: węższa, która ma stricte ekonomiczny interes w tym, żeby, że dostaje po prostu coraz większą część tego owoców, tego wzrostu. I szersza grupa tych, którzy po prostu zależy im na utrzymaniu status quo z różnych powodów, czy to przekonań, czy, czy to osobistych interesów, i oni też się trzymają. Tego wzrostu gospodarczego. No i tutaj warto chociażby wspomnieć o, o tym micie tych złotego trzydziestolecia, tak? To znaczy, że przez odwołanie do tego złotego trzydziestolecia, tych lat 50. 60. 70. w zachodniej Europie można właśnie pobudzić takie przekonanie, że to ten wzrost gospodarczy wtedy podniósł jakość życia, więc on teraz też będzie podnosił naszą jakość życia. A dlaczego ekonomiści boją się do wzrostu? No tak, myślę, że to rzeczywiście te, sama ta nazwa została tak zaprojektowana, żeby trochę może nie budzić strach, ale żeby uniknąć e, takiej kooptacji, tak? To znaczy, że, że współcześnie mamy chyba taki, obserwujemy takie zjawisko, że różne rodzaje buntu są wchłaniane przez system i wypluwane w postaci kolejnego produktu, tak, no to, nie wiem, możemy spojrzeć na. E, Chociażby różne takie estetyki buntu, tak? jakieś estetykę punkową i tak dalej, która obecnie może być kupiona po prostu jako ciuch w kolejnej sieciówce sprzedającej fast fashion. Więc ten wzrost i ta nazwa właśnie ma sama pokazywać, że mierzymy w sam jakby centralny dogmat tak? to znaczy, że nie, nie, nie chcemy przede wszystkim dać się wchłonąć. Czyli to pokazuje, jak bardzo ten dogmat jest znaczący dla ekonomii. No i teraz rzeczywiście pytanie, czemu ekonomiści tak boją się podważenia tego, tego wzrostu? I myślę, że tutaj kilka czynników. Jeden to to, że większość ekonomistów może nie, to, to zacznę może od mniejszości ekonomistów. Wydaje mi się, że mniejszość ekonomistów, ta, która myśli bardziej systemowo, zdaje sobie sprawę z tego, że Trudno wyobrazić sobie kapitalizm bez wzrostu. To znaczy, kapitalizm jest oparty na ciągłej ekspansji, jeśli nie może prowadzić tej ekspansji na zewnątrz, czyli poprzez właśnie wzrost gospodarczy, czyli na przykład to, że nie wiem, opieka nad osobami starszymi przestaje być czymś, co dzieje się wewnątrz rodzin czy wewnątrz społeczności, a staje się czymś, co jest kupowane na rynku. No, to znaczy, że mamy wzrost gospodarczy, tak? Bo wcieliliśmy kolejną sferę, która była dotychczas poza rynkiem, w obręb rynku zaczęliśmy ją sprzedawać i kupować. Więc jeśli podobnie można to pokazać na przykładzie środowiska, tak, że może pewne dziewicze lasy były dotychczas miejscem, nie wiem, swobodnej eksploracji, jakiegoś nie wiem, zbierania grzybów, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy wprzęgniemy je w to, że to drewno stanie się towarem, no to wtedy ono zacznie nam przynosić realnie wzrost PKB. Więc e, jeśli teraz wyobrazimy sobie kapitalizm bez wzrostu, bez możliwości tej ekspansji na zewnątrz, to on zwraca się do środka i e, zaczyna jakby nasilać. To, to jest, można pokazać to na przykładzie Grecji, tak? Czyli po kryzysie finansowym, Grecja była tym krajem, który rzeczywiście miał przez kilka lat ujemny wzrost gospodarczy, bo to też ciekawe, że, że nie mamy jakby do końca odpowiednika spadek gospodarczy, no tak się nie mówi, Więc miała ten ujemny wzrost gospodarczy i niewątpliwie był to okres. Kryzysu, tak? I to był okres, nie wiem, sprzedano port y, Chińczykom, sprywatyzowano część wysp. Y, znacząco wzrosło bezrobocie, więc jakiś bardziej świadomy ekonomista mógłby powiedzieć, no tak, czyli to jest to, czego chcą te wzrostowcy. No oczywiście nie, dlatego że y, bardziej y, odpowiedzią na to jest to, że wkrótce będziemy mieli do wyboru dwie ścieżki. I że ta jedna ścieżka to będzie ten dewzrost, czyli spadek, zatrzymanie wzrostu gospodarczego, który sobie zaprojektujemy, a druga to będzie ten dewzrost, czy spadek wzrostu gospodarczego, który nam się przydarzy i który się skończy jako katastrofa. Czyli będziemy mieli albo ten scenariusz grecki, że po prostu już nie możemy dalej y, tego wzrostu PKB napędzać, w związku z tym zaczynamy mieć katastrofę społeczną, albo będziemy mieli takie, że zanim ta się, się ta ścieżka wzrostu wyczerpie, to zaplanujemy sobie, jak będziemy działać w warunkach nierosnącej ekonomii. Natomiast to mówiłem o tym węższym gronie trochę bardziej świadomych ekonomistów. W szerszym kontekście, czemu ekonomiści nie lubią de wzrostu? Dlatego, że wzrost jest takim sposobem na uniknięcie pytania o to, jaki jest cel ekonomii. To znaczy ekonomia, mimo tego, że jest stricte nauką społeczną, bardzo chciałaby wyglądać jak nauka ścisła. Czy, czy przyrodnicza, która po prostu obserwuje rynek, obserwuje prawa rynku i opisuje je. Opisuje, jak jest, e, tak jakby byśmy byli badaczami, badaczkami przyrodniczymi. Mówię to z perspektywy osoby, która ma właśnie doktorat w ekonomii, więc wrzucam kamyk do, do własnego ogródka. Natomiast no de facto ekonomia nie pozbyła się tego wymiaru normatywnego, czyli tego wymiaru mówienia, co jest ważne, co jest dobre, tylko go ukryła. Tak? to znaczy, że zamiast mówić prost, że uważamy, że ważny dobry jest wzrost gospodarczy i w związku z tym nakierowujemy nasze działania na to, żeby ten wzrost gospodarczy utrzymać napędzić. to raczej ekonomiści zwykli mówić, że my mamy receptę na to, jak to zrobić, żeby było lepiej. Słuchajcie nas. bo ekonomia po prostu opisuje rzeczywistość. I my z tego opisu rzeczywistości jesteśmy w stanie wyciągnąć pewne reguły, które... Wam tutaj politykom, opinii publicznej zaprezentujemy jako eksperckie, właściwe rozwiązania. Natomiast to są właściwe rozwiązania dla utrzymania napędzenia wzrostu gospodarczego. Nie poddaje się pod dyskusję tego, czy ten wzrost gospodarczy dalszy jest faktycznie pożądany, potrzebny i komu. Mm -hmm. to mi się przypomina, e Ech. Przypomina mi się, nie wiem kto to powiedział, ale że ekonomiści dzisiaj w masie w większości to są tacy szamani, którzy, e, którzy opisują nam rzeczywistość e, w sposób taki właśnie trochę podobny do, do opisu szamanów. E która bardzo często, no ta rzeczywistość no, przez nich opisana nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tak, dodam może jedną rzecz, że wydaje mi się, że ekonomiści czynią bardzo daleko idące założenia dotyczące natury ludzkiej, co w ogóle samo w sobie jest jakby trochę wątpliwe. Tak? Czy, czy jest coś takiego jak natura ludzka? Na, nawet przyjmijmy, że jest coś takiego jak natura ludzka, to wydaje mi się, że ekonomiści nie mają narzędzi do tego, żeby ją badać. Prędzej antropolodzy, psychologowie mają takie narzędzia. I ciekawe jest to zderzenie obserwacji czy, czy tych założeń właśnie do tego jak dotyczących tego, jak działa człowiek. Jeśli spojrzymy na badania antropologiczne, jeśli spojrzymy na badania ekonomiczne. Więc to wydaje mi się, że może kieruje nas, trochę, że mimo tego, że teoretycznie to antropolożki badają Szamanów, to de facto ekonomiści bardziej szamańską wiedzę stosują w, w tym obszarze tłumaczenia, jak działa człowiek. A dlaczego politycy z lewej i prawej strony nie chcą zakwestionować ideologii wzrostu, o czym już mówił skrzydowany na wstępie autor książki Mniej znaczy lepiej? Myślę, że, że jedna rzecz to jest to, to doświadczenie, czy, czy przekazywany jakby ten mit te, tych 30 złotych lat, czy tych trzech złotych dekad, który pokazywał, że wzrost był sposobem na uśmierzenie niepokojów społecznych. Tak? Wtedy zostało sformułowane też w latach 60. takie. Kolejne ekonomiczne prawo, które oczywiście jest prawem tylko z nazwy. Ono się nazywa Prawo Okuna od nazwy jego, jego autora, który powiedział, że jeśli rokrocznie będziemy osiągać 3% wzrost PKB, to zapewnimy sobie spadek bezrobocia o 1% z roku na rok. No i o ile wzrost gospodarczy jest czymś abstrakcyjnym, tak i z perspektywy przeciętnego obywatela, obywatelki, czy. Jak może neoliberałowie woleliby nas widzieć jako konsumenta czy konsumentkę, to tak naprawdę wzrost gospodarczy nie dotyczy nas bezpośrednio, ale już bezrobocie nas dotyczy. Tak? Więc to prawo okuna jest takim sposobem pokazania, że ten wzrost gospodarczy jest takim właśnie wytrychem, który pozwala otworzyć te wszystkie drzwi, pozwala jakby, że jeśli się na nim skupimy, to te inne problemy, niepokoje społeczne będziemy w stanie rozwiązać. Więc myślę, że to jest jeden element. Drugi element jest taki, że jednak te. Kolejne dekady tego doświadczania i opowieści o wzroście wytworzyły takie poczucie, że to jest znaturalizowały ten wzrost, tak? I jednocześnie ten wzrost stał się takim elementem takiej optymistycznej narracji. To znaczy, że jeśli chcemy jakoś ludzi złączyć i pokazać im, że słuchajcie, jeśli tylko razem się zmobilizujemy, to będzie lepiej, no to jaką polityk może sprzedać im opowieść? No może napędzać strach. Tak, to, to też to widzimy, ale to nie jest ta optymistyczna narracja, tak? Więc ta, to jest raczej ta, ta taka narracja zagrożenia, który też może być jednoczący. A jeśli polityk chce stworzyć taką narrację jednoczącą, pozytywną, właśnie w takich odmalować ją w jasnych barwach, no to chciałby pokazać, że wszyscy będziemy się bogacić, wszyscy będziemy mieli więcej. No nie wiem, ewentualnie zbudujemy więcej stadionów, tak? na przykład. No i żeby to, to jest coś, co bardzo mocno skleja się z tobą ze wzrostem gospodarczym. Tak więc. Wydaje mi się, że ta potrzeba optymistycznej narracji to jest też coś, co, co zarówno dla polityków z prawa i z lewa jest jakby trudne do, do wyrzeknięcia się tego. Zwłaszcza, że no ta, ta, sama ta, ten termin wzrostu, czy ta koncepcja wzrostu, on pada jakoś na podatny grunt, tak? Czyli bardzo łatwo jest nam utożsamić to, że więcej znaczy lepiej. Dlatego myślę, że, że taka jakby istotny jest ten tytuł książki Jasona Hickela zacytowanego za, za, za na wstępie Mniej znaczy lepiej, tak? Bo to jak, jak nam to brzmi? Więcej znaczy lepiej? Mniej znaczy lepiej? Które z tych zdań łatwiej nam przyjąć jako takie naturalne, dobrze brzmiące? Więc i wydaje mi się, że odpowiadając sobie na to pytanie, jak nam to brzmi, odpowiadamy sobie na pytanie o to, jakie mamy ramy społecznego myślenia, społecznej wyobraźni. Bardzo mocno nam, to jest już przechodzę do mojej interpretacji, bardzo mocno nam się utrwaliło takie myślenie w kategoriach tego, że, że ten ciągły wzrost jest tym wchodzeniem na coraz lepszy poziom życia. No i wreszcie trzeci aspekt, który o ile te dwa starałem się tak przedstawić w krytycznym świetle, dlatego że prawo okuna już nie działa, to znaczy, że to nie jest takie oczywiste, że dalszy wzrost PKB zmniejsza bezrobocie i uśmierza inne. Problemy społeczne, o ile to jest tak, że, że ta, ta optymistyczna narracja, no tak naprawdę przestaje być optymistyczna w momencie, kiedy widzimy negatywne konsekwencje wzrostu, no to ten trzeci aspekt jest trochę bardziej problematyczny, to znaczy to geopolityczna perspektywa. To znaczy wciąż jest tak, że w tym ujęciu geopolitycznym mierzymy siłę państw poprzez wielkość ich gospodarek. I wielkość PKB, w dużym uproszczeniu, tłumaczy się na to, jak dużą armię możemy wystawić. No i tutaj i jakoś tam rozumiem, że, yy, że trudność porozumienia się na szczeblu globalnym i to, że na szczeblu globalnym, międzypaństwowym, cały czas jesteśmy w takim dogmacie konkurencji, rywalizacji wyścigu, sprawia, że trudno powiedzieć: OK, my się z tego wyścigu wypisujemy, nie będziemy się ścigać na wielkość gospodarek, będziemy się ścigać na przykład na to, czy ludziom w naszym kraju dobrze się żyje. Mm -hmm. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru, to wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart, to kontrola i inwigilacja tego co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny, gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. W 2000. idźmy dalej. W maju 2023 roku w Parlamencie Europejskim odbyła się duża konferencja poświęcona do wzrostowi. Jakie trzy najważniejsze informacje z tego wydarzenia powinien znać każdy z nas? Hmm. Uh. Myślę o dwóch, chociaż jedna będzie trzyelementowa, więc to jeśli chodzi o, o numerki. Więc ta pierwsza, taka bardziej techniczna, to myślę, że, że warto zdać sobie sprawę, że ten tutaj postwzrost, dewzrost, to jeszcze możemy kiedyś wrócić do, do rozmowy o tej terminologii. W każdym razie ta krytyka wzrostu i potrzeba pójścia poza niego jest debatowana w samym centrum europejskiej polityki, unijnej polityki, tak? czyli też tej dotyczącej nas. I tutaj organizatorami tej konferencji było 20 członków, członki Europ Parlamentu Europejskiego z 5 czy sześciu różnych frakcji, w tym Europarlamencie zasiadających. W konferencji wzięło udział 7 tysięcy gości. Byli to politycy, związkowcy, osoby z akademii, osoby z aktywizmu. Nie wiem, konferencję otwierała sama Ursula von der Leyen, więc to pokazuje, to, to jest ta pierwsza rzecz, tak? czyli jak wysoką rangę uzyskało to, ten rodzaj myślenia tak? i to ta, ta zrozumienie, że potrzebujemy wyjść poza dogmat wzrostu gospodarczego. Natomiast druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, bardziej merytoryczna, to była ta konferencja była w maju 2023, i myślę, że, że kiedy teraz spojrzymy na, na ten aspekt, o którym chcę powiedzieć po protestach rolników, które miały ogólnoeuropejską skalę, to może trochę bardziej zrozumiemy też, że to było mądre, chociaż niewykorzystane, to co tam zostało powiedziane. To znaczy, tam było powiedziane, że zielony ład, obecny jego kształt, nie jest wystarczający. I jedną, dam trzy takie główne osie krytyki, które teraz krótko opowiem, jedno to to, że zielony ład jest cały czas oparty na idei wzrostu, ale na zielonego wzrostu i że ten zielony wzrost Tutaj to są jakby na to dosyć silne dowody naukowe. Nie jest sposobem na wyjście z kryzysu klimatycznego i ekologicznego. Druga rzecz, która już bardziej dotyka tego świata pracy i, i świata takiej naszej codziennej polityki, którą obserwujemy, to że potrzebujemy w tym Zielonym Ładzie sformułować sprawiedliwą transformację szerzej. Że to nie może być tylko taka lekka, lekka korekta systemu, tak? to znaczy, że na przykład wypłacimy górnikom odprawy i damy im e, jakieś tam e, środki na start własnej działalności, ale musimy rozumieć sprawiedliwą transformację szerzej jako element zmiany systemowej, która nie tylko pozwala zamknąć kopalnie, ale pozwala zmniejszyć nierówności społeczne, pozwala na przykład zdemokratyzować miejsca pracy. To jest wątek, który obecnie nie jest podejmowany, a wydaje mi się, że właśnie no widać, że jakby ten niepokój świata pracy wobec tej polityki zielonego ładu pokazuje, że musimy mocniej ten aspekt wyeksponować. I wreszcie trzeci trochę powiązany z tym drugim, polityka przemysłowa musi wyjść poza wąskie kryterium efektywności kosztowej, czyli obecna polityka przemysłowa kreślona w ramach tego zielonego ładu cały czas pozostaje w tym dogmacie tego, że mierzymy koszty i korzyści i ten Czysto ekonomiczny rachunek decyduje o tym, jak postępujemy. Natomiast ważne jest to, żeby spojrzeć na społeczne i środowiskowe konsekwencje, na spojrzeć na relacje w miejscu pracy i w ten sposób te duże środki, które są wpompowywane w gospodarkę, wykorzystać do zmiany, która nie ograniczy się do tego, że zamiast węgla będziemy mieli wiatrak, a zamiast samochodu spalinowego będziemy mieli samochód elektryczny, ale że na przykład ludzie, którzy pracują w zakładzie, które te wiatraki czy samochody elektryczne produkuje, będą mieli lepsze warunki pracy, będą mieli większy wpływ na decyzję o swoim miejscu pracy, czy wreszcie, nie wiem, będą mniejsze nierówności płacowe w tym sektorze. A co Pan powie tym, którzy uważają, że jakby przekroczyliśmy już etap czerwoną cienką czerwoną linię nie będzie można już wrócić, e, zawrócić, e, że właściwie pędzimy na pełnej w kierunku e, góry lodowej i e, za chwilę ten Titanic się o nią nasza cywilizacja się o nią rozbije. Tak, mm -hmm. my... Kilka rzeczy bym takim osobom powiedział. Pierwsza powiedziałbym, że fatalizm demobilizuje. To znaczy, że my potrzebujemy mobilizacji do tego, żeby zmienić nasz system. I nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zawrócić w pełni tego Titanic'a, tak, to być może jesteśmy w stanie zmienić trochę kurs. I tutaj powiedziałbym drugą rzecz. To znaczy, że katastrofa, katastrofie nierówna, tak. To znaczy, że to, czy be, jeśli załóżmy, że nie uda nam się osiągnąć tego celu paryskiego, tak? czyli że zatrzymamy ocieplenie na poziomie plus 1,5 stopnia, wciąż to będzie bardzo duża różnica, czy zatrzymamy je na poziomie plus 2 stopnia, czy plus 3 stopnie. To będzie różnica w skali problemu, tak? Więc nawet jeśli nie uda nam się osiągnąć tego ułapu, który sobie wyznaczyliśmy, to to, jak bardzo go przekroczymy, będzie miało kolosalne znaczenie dla skali negatywnych efektów. Dla ludzkości. Więc po pierwsze, fatalizm demobilizuje, po drugie, katastrofa katastrofie nierówna. To są takie dwie podstawowe rzeczy. Natomiast no patrząc na to dalej, mm, tak, ja myślę, że, że taka opowieść o tym, że ta, ta właśnie opowieść o granicach wzrostu, tak? bo, bo to stamtąd mniej więcej się wywodzi, czyli, czyli z lat 70., właśnie jest taki jakby dużego przełomu w myśleniu, o ekologii w taki bardziej, powiedzmy, systemowy, planetarny sposób i dostrzeżenie tego, że nasza planeta ma pewne granice. Myślę, że to jest bardzo ważne i tutaj bardzo dobrze się sprawdzają te granice planetarne jako taki, ta, taka uproszczona, a jednak bardzo treściwa mapa, pokazująca nam, ok, na tych polach musimy, e, musimy działać, bo przyszłość naszej cywilizacji czy stabilność naszej cywilizacji jest zagrożona. Z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj te, te zewnętrzne granice mogą jakby być za bardzo odczytywane jako coś takiego, że, że one są nam w pewnym sensie narzucone z zewnątrz, a w związku z tym, że są narzucone z zewnątrz, one ograniczają naszą wolność i chcemy się przeciwko nim zbuntować. Wydaje mi się, że tu działa taki mechanizm, nie wiem, psychologiczny czy, czy jakiś, który myślę, że obserwujemy dookoła siebie. I, I tutaj wydaje mi się, że ciekawą perspektywą jest to, żeby spojrzeć na, na te, trochę zmienić perspektywę, czyli nie patrzeć tak silnie, nie podpisać tak silnie skończoności naszego świata, co raczej zwrócić uwagę na nieskończoność naszych potrzeb. Czy naprawdę nasze potrzeby są nieskończone? Jeśli tak, no to wtedy faktycznie Ziemia nam nie wystarczy i wtedy faktycznie te granice nas ograniczają, ale jeśli jesteśmy w stanie zredefiniować nasze potrzeby i myśleć o nich jako o czymś co jednak jest możliwe do zaspokojenia, tak? To znaczy, że to nie jest tak, że ja potrzebuję cały czas więcej i więcej. Że to nie jest tak, że jeśli mam jeden samochód, to potrzebuję pięciu samochodów w przyszłym roku. To nie jest tak, że jeśli zjem te nie wiem 3000 kalorii dziennie, dziennie, to ja muszę w każdym kolejnym roku jeść o te 500 tysiąc kalorii więcej. Nie, to jest tak, że potrzeby coś, coś co można zaspokoić. Natomiast pragnienia to jest coś, co nigdy nie pozostaje zaspokojone. Więc wydaje mi się, że możemy na tym polu takim trochę kulturowym, a trochę psychologicznym położyć większy nacisk, żeby zacząć uzmysławiać sobie, które z naszych popędów to są potrzeby, które faktycznie potrzebujemy zaspokoić i które są możliwe do zaspokojenia, a które to są pragnienia, które są w nas zaszczepiane, chociażby przez kulturę konsumpcyjną. I które nigdy nie są możliwe do zaspokojenia. I wtedy te granice planetarne przestają być może górą lodową, którą po, o którą po prostu się rozbijemy. One stają się raczej takim napomknieniem i wskazówką do tego, że powinniśmy zrobić coś z myśleniem o naszym byciu w świecie. To jest taki, powiedzmy, trzeci wątek, trochę bardziej filozoficzny, który bym dodał do tego, do opowieści o Titaniku zderzającym się z górą lodową. Bo z kolei przypomina mi się rozmowa podcastowa, którą Państwu bardzo polecam, o świecie Machiavellego. Książka, która odkłamuje wiele mitów związanych z Machiavellim, ale między innymi tam wspomniany jest wątek, w którym no stawia tezę, że... Wszyscy właściwie w myśl tej natury ludzkiej, o której Pan wcześniej wspomniał, czy ona jest, czy nie ma, kierujemy się chciwością i ego. No i jedni wybierają drogę w kierunku pogłębiania tych dwóch czynników w życiu, inni nie. Pytanie: co ci, którzy decydują o tej geopolityce? Ja, którą drogę oni wybierają, ale to już pewnie opowieść na inną rozmowę, ale tu w tym przypadku, jeszcze. jeżeli nie de wzrost, to pytanie, jaką opowieść chcemy opowiedzieć ludziom, że jaka jest alternatywa do wzrostu gospodarczego. Jeszcze, jeszcze krótki komentarz, bo do, do tego, co było powiedziane o, o tych wnioskach z książki o Machiavellim, że wydaje mi się, że tutaj znowu m, ekonomia by zyskała na zasięgnięciu trochę wiedzy z antropologii, dlatego że antropologia pokazuje nam w pewnym sensie możliwe światy. Tak? Wiele z tych światów zostało już dawno zniszczonych podporządkowanych temu światu, który zaczął się od tej rewolucji naukowej, przez rewolucję przemysłową, a później globalną ekspansję. Tak? i przyniósł nam między innymi dogmat wzrostu gospodarczego, dogmat właśnie ciągłej konsumpcji, dogmat niezaspokojonych potrzeb, niemożliwych do zaspokojenia bo nieskończonych. Natomiast te, te inne światy funkcjonujące, one pokazują nam przykłady tego, że ludzie mogą żyć, na przykład uznając nasz otaczający nas świat za nieskończenie obfity. Że, że wydaje mi się, że ta, ta właśnie opowieść o granicach planetarnych czy o granicach wzrostu. Ona jest nam potrzebna, ale ona jednocześnie popycha nas w stronę myślenia o tym, że okej, okay, dobra są skończone, a skoro one są skończone, to musimy o nie rywalizować. Natomiast ta, ta wizja, właśnie, nie wiem, tutaj się powołuje na taki artykuł antropologów badających społeczność pigmejską, więc pytanie, no, na ile możemy to też wykorzystać jako pewien wzorzec dla naszego dzisiejszego świata, ale wydaje mi się, że na pewno możemy potraktować jako inspirację. W sytuacji, kiedy. Ta społeczność postrzegała świat wokół nich jako nieskończenie obfity, to naturalną reakcją nie jest rywalizacja, tylko jest współpraca, dzielenie się. tak I że na przykład łowcy, którzy byli szczególnie skuteczni w polowaniach, byli, był w pewnym sensie jakby taki rytuał wyśmiewania ich trochę, czy, czy takiego. Jakby właśnie przeciwdziałania temu, żeby oni zbyt urośli, żeby ich pozycja zbyt urosła. Tak bo oni byli skuteczni w zdobywaniu tych surowców, czy, czy tych jakby za, za, te, tego, co wówczas było źródłem bogactwa, no ale właśnie z tego względu e, ta ich pozycja była jakoś tymi rytuałami społecznymi kontrolowana, żeby nie została e, jakoś, żeby nie byli w stanie zmonopolizować tej władzy. I wydaje mi się, że to, co. Właśnie ten aspekt, z którym się zgadzam, to to, że dzisiaj te osoby u władzy to są często osoby, które mają właśnie bardzo silnie rozwinięte to myślenie rywalizacyjne i to myślenie bazujące na jakiejś chciwości i na tym m, potrzebie zaspokajania tej nieograniczonej potrzeby, na przykład nieograniczonej potrzeby władzy. E, więc to jako taka dygresja. Natomiast tutaj wracając do pytania o to, jaka alternatywa do wzrostu gospodarczego, e, no tak, to taką wprost alternatywą, na, bo. Może na dwóch poziomach, tak? Jeden poziom, wzrost gospodarczy, to wciąż jest też wskaźnik, czyli, tak jak mówiłem, policzony przez Simona Kuznieca 100 lat, te, czy opracowany przez Simona Kuznieca 100 lat temu. Wskaźnik, który mówi nam o, o tej jakby sumie wartości wymienionych dóbr i usług na rynku. Więc na poziomie wskaźnika można szukać alternatywy. Takim, który ja dosyć lubię, jest, jest taki wskaźnik, który się nazywa Happy Planet Index, czyli jakby taki miernik szczęśliwej planety. I on zestawia dwie wartości, czyli pokazuje. On w pewnym sensie zestawia nasze cele z kosztami ich osiągnięcia. Bo to tak naprawdę, moim zdaniem, jest definicja rozwoju. To znaczy, jakim kosztem osiągamy nasze cele. I czyli tym kosztem, czyli tym, co jest w mianowniku, jest ślad ekologiczny. Natomiast tym naszym celem są jest taki wskaźnik lata życia, oczekiwana długość życia w zdrowiu, czyli no powiedzmy. Ona mniej więcej pokazuje to, jak ludzie długo żyją w danym kraju i jak, e, e, przepraszam, tam jest e, szczęście, to jest e, jakby je, oczekiwana długość życia w szczęściu, czyli że to jest jakby takie, taki miernik łączący z jednej strony miarę długości życia, a z drugiej strony poziom szczęścia deklarowany w subiektywnych badaniach. Czyli mamy po stronie celu to, żeby Ludzie mogli wieść długie życie, tak, czyli gdzieś tam w domyśle byli zdrowi, z drugiej strony, żeby mogli wieść szczęśliwe życie. Natomiast pytanie, jakim kosztem to osiągamy, stąd w mianowniku dzielimy ten efekt przez y, koszt ekologiczny, czyli wskaźnik śladu ekologicznego. To jest jako przykład miernika, natomiast wydaje mi się, że to, o czym tutaj rozmawiamy, dotyczy bardziej jednak tego dogmatu tak? czyli wzrost gospodarczy nie jako wskaźnik, ale jako pewna reguła organizująca w ogóle nasze myślenie o polityce, o ekonomii. I, I tutaj D-wzrost jest tą propozycją alternatywną. dev wzrost post-wzrost, tutaj powiedzmy, że, że są różne tłumaczenia, ale z grubsza chodzi o to samo, czyli chodzi o stworzenie takiego systemu, w którym porzucamy koncepcję wzrostu gospodarczego, czy wręcz idziemy w kierunku zmniejszenia produkcji dóbr i usług, bowiem stawiamy sobie za cel to, żeby zaspokoić cele w sensie, że stawiamy sobie za cel sprawiedliwość społeczną, stawiamy sobie za cel dobre życie poszczególnych ludzi i stawiamy sobie za cel e, to jakby dbanie o środowisko, tak? Dbałość o, o to, żeby środowisko mogło zostać zachowane i było trwałe. To, to brzmi może dosyć w oczywisty sposób, natomiast to, co jest istotne w tej, w tej definicji de wzrostu, to to, że on pokazuje że te cele możemy sobie zdefiniować poza wzrostem gospodarczym, że przecież wszyscy się zgodzimy co do tego, że zależy nam na tym, żeby nierówności społeczne były mniejsze, żeby był wyższy poziom sprawiedliwości społecznej, zgodzimy się co do tego, że, że chcemy zachować środowisko naturalne w takim stanie, żebyśmy mogli przeżyć na tej planecie, zgodzimy się co do tego, że chcemy, żeby ludziom się dobrze żyło, żeby wskaźniki ich dobrostanu były wysokie, Natomiast z jakiegoś powodu tkwimy wciąż w przekonaniu, że to wzrost gospodarczy pozwoli nam osiągnąć te cele, podczas kiedy tak nie jest, bo widzimy coraz więcej przykładów tego, że wzrost gospodarczy prowadzi nas w zupełnie innym kierunku. Więc ten wzrost przypomina nam o tym, że po co skupiać się na środku do osiągnięcia celu, który się nie sprawdza. Skupmy się lepiej od razu na tych celach, które nas interesują, jednocześnie odrzucając ten dogmat wzrostu gospodarczego i decydując w sposób demokratyczny, jak moglibyśmy to, to zmniejszenie skali produkcji przeprowadzić, żeby ona była właśnie możliwie sprawiedliwa społecznie. I tu, może, jeszcze jeden dodatek, że. Dewzrost jest receptą dla państw już zamożnych. Tak? To znaczy, to nie chodzi o to, że teraz, tak jak mieliśmy kilkadziesiąt lat temu konsensus waszyngtoński, że y, amerykańscy ekonomiści stwierdzili, że teraz wszystkie państwa muszą prywatyzować, obcinać wydatki na usługi publiczne i otwierać się na zagraniczny handel. Więc nie chodzi o to, że teraz z tą receptą ruszamy w świat i przekonujemy wszystkie państwa na świecie, że to jest właśnie ta metoda. Nie, że to jest raczej, to jest po prostu skierowane do państw zamożnych. Dlatego, że państwa, które jeszcze nie są zamożne, w nich faktycznie wzrost gospodarczy może przynieść jeszcze jakieś korzyści. Tak? To znaczy, że jeśli spojrzymy na państwo, w którym wiele osób nie ma dostępu do elektryczności, nie ma dostępu do czystej wody, nie ma dostępu do szkolnictwa, to tam wzrost gospodarczy wciąż może być miernikiem, który jakoś tam pokazuje dobry kierunek, tak? bo na pewnym etapie jest tak, że wzrost gospodarczy dobrze koreluje z poprawą jakości życia. Ale w Europie, a już zwłaszcza w najbogatszych, najzamożniejszych państwach świata, już dawno jesteśmy poza tym momentem, gdzie dalszy wzrost gospodarczy faktycznie dobrze koreluje z poprawą jakości życia. A jakiego ważnego pytania nikt jeszcze Panu nie zadał w tych tematach, o których rozmawiamy i jaka jest na nie odpowiedź? Myślę, to jest dosyć trudne pytanie, ale tak... Czerpiąc może z, tego, z tej odpowiedzi przed chwilą, czyli z tego, że dewzrost jest rozumiany jako właśnie to zmniejszenie skali produkcji i konsumpcji, jest skierowany do państw zamożnej północy, to myślę, że, że takie ważne pytanie to jest odpowiedzieć sobie na to, co oznacza dewzrost dla półperyferii. Tak? Bo to może jeszcze raz, że jeśli dla centrum globalnego oznacza zrobienie tych kilka kroków wstecz, Między innymi po to, żeby te globalne peryferie mogły jeszcze skorzystać trochę ze wzrostu gospodarczego jako faktycznie narzędzia poprawy swojej sytuacji, to co to oznacza dla tych, którzy są pomiędzy, dla tych jak Polska? Czy my jesteśmy po tej stronie, gdzie dalszy wzrost gospodarczy przynosi poprawę jakości życia? No nie, już, już nie. To można dosyć wyraźnie powiedzieć na podstawie badań ekonomistów, że, że jesteśmy już poza tym etapem, gdzie więcej wzrostu gospodarczego oznacza na przykład wyższy poziom szczęśliwości, czy, czy lepsze wyposażenie infrastrukturalne, lepsze usługi publiczne, to nie jest silnie związane. Więc ale czy jesteśmy już po tej stronie, gdzie powinniśmy ograniczać naszą konsumpcję i ograniczać naszą produkcję, bo jesteśmy już w pewnym sensie zbyt zamożni jak na to, co, na co możemy sobie pozwolić? Więc tutaj wydaje mi się, że, że to jest... Nietrywialne pytanie, zwłaszcza dlatego, że, że Polska bardzo mocno jest, czy, czy ta kondycja półperyferyjna jest bardzo mocno zorientowana na doganianie centrum. Prawda? Czyli czy my możemy sobie tak jak pamiętam wielokrotnie takie hasła, że nie wiem, że za 30 lat dogonimy Niemcy, za 15 lat dogonimy Niemcy, albo udało nam się już przegonić Portugalię. I to oczywiście wszystko jest zawsze to przeganianie, i tak dalej, no to jakie kryterium jest stosowane właśnie. Wielkość PKB w przeliczeniu na mieszkańca, czyli cały czas mówimy o tym wzroście gospodarczym jako o tym silniku, który napędza ten nasz pościg za lepszym światem. I, i tutaj, jak, jak w takim razie zrezygnować z tego silnika, jak powiedzieć sobie, że może on wcale nie prowadzi nas do, tego, do tej wymarzonej przyszłości, świetlanej, tylko prowadzi nas na manowce. No i wydaje mi się, że, że tutaj właśnie w tej. W tej półperyferyjnej sytuacji, czy biorąc już konkretnie przykład Polski, warto szukać sobie takich wzorców kulturowych, społecznych, które mogą nam pokazać, że jest dobre życie poza doganianiem zachodu, poza ściganiem się w rankingu wzrostu gospodarczego. I że kilka przykładów, które mi, mi przychodzą do głowy, to to że jak na przykład w Polsce bardzo rozpowszechnione są ogródki działkowe, co prawda one może zmieniły trochę swoją rolę, kiedyś były bardziej jakby miejscem produkcji żywności, teraz są może bardziej miejscem koszenia trawnika tylko, ale wciąż są takim przykładem zarówno społeczności, jak i miejsca, które jest wyłączone trochę z tej logiki rynkowej, które służy temu, żeby mieć miejsce wytchnienia, żeby mieć miejsce nawiązywania relacji społecznych, mieć miejsce kontaktu z przyrodą, o, to nie służy wzrostowi PKB, ale służy dobremu życiu. Jest mocno zakorzenione w polskiej kulturze, w polskiej tradycji. Niekoniecznie jest związane z doganianiem zachodu. Więc wydaje mi się, że, że to jest taki przykład. Inny przykład, na przykład, to jest chodzenie na grzyby. tak, Że to jest też forma takiego nieeksploatacyjnego korzystania mm, z przyrody. To jest bycie w kontakcie z lasem. To jest często też wydarzenie takie społeczne, tak? nie wiem, rodzinne, podtrzymujące więzi. Które też no nie służy temu, żeby budować PKB, więc wydaje mi się, że możemy znaleźć jeszcze wiele innych takich obszarów i w pewnym sensie dowartościować je, pokazując, że mamy inne cele niż ścigać się w rankingu najwyższego wzrostu gospodarczego, że naszym celem jest raczej dobre życie niż wysoki wskaźnik PKB, że naszym celem jest właśnie to, co mówiłem wcześniej sprawiedliwość społeczna. Bezpieczne środowisko i yy, wysoki dobrobyt, a nie wzrost gospodarczy. I tylko, że te, znowu te trzy kategorie, ten dobrobyt, sprawiedliwość i środowisko, one są trochę zbyt abstrakcyjne. Więc jak, żeby to wykorzystać trochę bardziej politycznie, publicystycznie, to myślę, że musimy sobie szukać odpowiedzi na to, co w polskim kontekście, czym w polskim kontekście jest dobre życie. Yy, I używam tego dobre życie nie przez przypadek, dlatego że dewzrost jako koncepcja jest dosyć silnie związany z różnymi ruchami z globalnego południa, które właśnie kwestionują tą narzuconą skądinąd e, ten dogmat wzrostu, dogmat właśnie rozwoju rozumianego jako więcej rynku, więcej konsumpcji poprzez odwołanie do różnych lokalnych tradycji i w Ameryce Południowej to właśnie ta lokalna tradycja jest zawarta w sformułowaniu buen vivir, dobre życie. I to jest przeciwstawiane właśnie temu Kultowi konsumpcji, dogmatowi wzrostu gospodarczego. I wydaje mi się, że o ile w Ameryce Południowej to jest dosyć dobrze zdefiniowane, czym to błędy wir, dobre życie, jest, to wydaje mi się, że w Polsce potrzebujemy trochę więcej rozmowy na ten temat, czym może być dobre życie, które pozwoli nas wyzwolić z gonitwy za wzrostem gospodarczym, który, jak powiedzieliśmy na początku, jest pułapką postępu i prowadzi nas na manowce. I w tym miejscu postawmy kropkę, ładna puenta. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan dr Jakub Rok z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Euroreg Uniwersytetu Warszawskiego, członek DEWZROS Polska i Inicjatywy Dzikie Karpaty. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Jakubie. Dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski i kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu Instytut Obywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.